I co sądzisz na temat Vivienne? Nietuzinkowa uroda. Nie to miałem na myśli. Jeszcze za wcześnie, by powiedzieć cokolwiek wiążącego. Udało mi się ustalić, że używa niezwykle silnych, maskujących iluzji. To znaczy, że naprawdę może wyglądać inaczej niż wygląda? To wszystko to na razie tylko domysły. Mamy jeszcze trochę czasu, zanim Vivienne się pojawi. Napijmy się. Nie piję w pracy. Twoja obecność na turnieju jest dla mnie zniewagą! Żądam satysfakcji! To udaj się do najbliższego zamtuza. Tchórzu! Wyzywam cię na konny pojedynek na głównej arenie! Skoro tak ci zależy, to jestem do dyspozycji. Jak z tobą skończę, będziesz gorzko żałował, że postanowiłeś zdezerterować z armii mojej matki! Niech przelana przeze mnie krew zmarze twoje tchórzostwo! Załatwmy to. Byle szybko. 3, 2, 1... Jedź, Potka! Bogowie ukarali mnie przegraną, ale nie myśl, że twoje tchórzostwo zostanie zapomniane. Zaraza. A ty znowu swoje? Wyjaśnijmy to. Raz na zawsze. Musiałem wtedy opuścić obóz twojej matki, bo ktoś potrzebował mojej pomocy. Nie mogłem i nie chciałem odmówić tej osobie. Czyli wyruszyłeś z tajną misją i ślubowałeś nikomu nie ujawniać jej natury, dopóki nie osiągniesz celu? Mniej więcej tak. Minus ślubowanie i to, że również teraz nie chcę ujawnić natury mojej tajnej misji. Przyjmujesz takie usprawiedliwienie? Stając przeciw mnie na udeptanej ziemi, zachowałeś się po rycersku, więc przyjmuję zapewnienie człowieka honoru. Cieszę się, a teraz muszę wracać do roboty. Moje serce rośnie, gdy oglądam to piękne święto waleczności i honoru. I was, którzy wcielacie rycerskie cnoty w życie. Jednak po czasie walki musi nastąpić czas pokoju i odpoczynku. Dlatego zapraszam wszystkich uczestników turnieju na wydane na waszą cześć przyjęcie. A jeśli ktoś pragnie samotności, dla każdego z was został przygotowany namiot. Jutro odbędzie się walka zbiorowa, podczas której każdy będzie mógł okryć się chwałą. Najlepszy z najlepszych dostąpi zaszczytu zmierzenia się z czempionem. W tym roku jest nim sławny Gregoire z Gorgony, zwycięzca zeszłorocznego turnieju. Bawcie się dobrze, ucztujcie. Ale pamiętajcie o jutrzejszej próbie. Idź za nią. Potem spotkamy się w twoim namiocie przed ostatnią konkurencją. Musisz jej pomóc. Siwym łbem ciągle się rozgląda za panienką Vivienne. Pierdolnięty jakiś? Niby wyk, a koci oczy. Hmm.
pewny, że tu ją znajdę. Odlatuję. Warto pójść za nim. Wygląda na to, że ten ptak dokądś mnie prowadzi. Będzie szybciej po prostu przejść przez jaskinię.